Cześć, witam serdecznie w 228 odcinku mojej serii z zagranicznymi płytami winylowymi z mojej kolekcji. Tu mogę pokazać prawie komplet, a George Michael to jedna z największych legend lat 80. Zaczynał w grupie, która jest bohaterem tego odcinka, zespole Wham. I to z nim nagrał piosenkę świąteczną Last Christmas, utwór świąteczny wszechczasów. Los nie zawsze bywa sprawiedliwy, dlatego że George Michael odszedł dokładnie w Boże Narodzenie, w wieku zaledwie 53 lat. Natomiast oczywiście zanim do tego doszło, powstała grupa Wham, która na samym początku wydaje swój debiutancki album Fantastic. I tu, moi drodzy, przeciekawa sprawa, dlatego że jest to First Press. Jest to First Press, płyta wydana przez bardzo małą wytwórnię. Wytwórnię niezależną. Na tym debiutanckim albumie mamy już takie klasyki z repertuaru grupy Wham, jak Klub Tropicana czy Bad Boys. Natomiast największym sukcesem grupy, tu mamy teksty, tu mamy zdjęcia duetu i tu mamy ten label First Pressu. Płyta wydana przez malutką wytwórnię Inner Vision Records, IVL25328. Album wydany w roku 1983. Moi drodzy, natomiast drugi album, Make It Big, wydany w roku 1984, okazał się największym komercyjnym sukcesem grupy. I żeby było śmiesznie, druga płyta grupy Wham, Make It Big, wyszła w momencie, kiedy duet już nie istniał. Natomiast nie uratowało powrotu grupy to, że płyta Make It Big naprawdę odniosła wielki sukces. To na drugim albumie i ostatnim tak naprawdę grupy Wham mamy takie klasyki jak Careless Whisper czy Wake Me Up Before You Go Go oraz oczywiście Freedom. Tę płytę z kolei wydała firma Epic. Tu mamy wkładkę z tekstami i tu mamy przeefektowne zdjęcie duetu. Proszę bardzo, tak wyglądał George Michael w roku 1984. Danie Epic EPC 86311. Być może tak miało być, że grupa postanowiła zakończyć działalność u szczytu swojej popularności. Co nie znaczy, że był to po prostu rodzaj, dla mnie przynajmniej, projektu, ale projektu, który zostawił naprawdę wielkie przeboje. Natomiast kolejną rzeczą jest płyta, właściwie to jest dwupłytowe wydawnictwo, zatytułowane po prostu Wham the Final. Wham the Final. I tu właśnie mamy ten jeden z największych klasyków świątecznych, Last Christmas. Natomiast w ogóle dyskografię grupy Wham zamyka płyta The Age of Heaven. Tej płyty nie mam, bo gdybym ją miał, byłby tutaj komplet. I mógłbym sobie wpisać pełna winylowa dyskografia. Niestety muszę wpisać prawie komplet.
Natomiast kwestia jest jedna, że ta płyta to są właściwie dwa longplaye wydane na naprawdę wielkim wypasie. Mamy kopertę, znaczy mamy taką wkładkę z bardzo efektownym zdjęciem duetu M. Część utworów. I teraz tak wyglądał duet Wham w roku 82. Tu mamy zdjęcie z 83. Tu mamy zdjęcie z 84. A tu mamy zdjęcie z 85. roku. Dwa longplaye na szarych epikach EPC 88681. To jest strona trzecia i czwarta, czyli to jest longplay numer 2. A tu jest longplay numer 1. Dużo utworów na tych dwóch płytach, na tej składance dwupłytowej pochodzi z maxi singli. To jest jedynka i dwójka. Wpisuję w tym wypadku prawie komplet.